7 lipca za sprawą Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Urzędu Miejskiego w Sławie na miejskiej plaży odbyła się swoista gala piosenki Disco Polo pod nazwą Powitanie Lata w rytmie disco. Występy zespołów Ekstazy, Iwana Komarenko oraz Efekt, a w przerwach między gwiazdami lokalny akcent w postaci DJ Brothers sprawiły, że sławska plaża wypełniła się po brzegi sympatykami dobrej, tanecznej zabawy. Zdaniem wiceburmistrza Miłosza Czopka argumenty samorządów Głogowa i Wschowy przekonały zarząd PKP do zmiany swojego stanowiska, w wyniku czego zarząd PKP wystosował pismo do gmin, gdzie zobowiązał się do zabezpieczenia w swoim budżecie 8,5 miliona złotych. Z tego wynika, że wkrótce powinien ruszyć remont torowiska na trasie Głogów-Wschowa-Leszno, a zaraz potem zostanie przywrócony ruch pasażerski. Sława otrzymała tytuł lidera rozwoju w ogólnopolskim konkursie Wzorowa Gmina. 29 czerwca podczas uroczystej gali w hotelu Ruben w Zielonej Górze wręczono burmistrzowi Sławy, Cezaremu Sadrakule, statuetkę i certyfikat uprawniający miasto i gminę Sława do używania nazwy Wzorowa Gmina. Jeżeli wierzyć certyfikatowi, tę godność gmina będzie mogła używać do 31 grudnia 2020 roku. Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody dobiegła końca. 2 lipca 2018 roku odbyło się jej uroczyste otwarcie. Stacja dostarcza wodę dla ponad 1500 mieszkańców miejscowości: Stare Drzewce, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Gola i Zamysły. Całkowity koszt modernizacji wyniósł ponad 3 miliony złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Od 6 do 8 lipca w hali Mosir w Zabrzu przy ulicy Matejki 6 rozgrywany był 24. ogólnopolski finał turnieju mini-siatkówki Kinder plus Sport 2018. W turnieju tym udział wzięły 192 zespoły dziewcząt i chłopców w kategorii dwójek, trójek i czwórek. W tegorocznej edycji turnieju zagrało łącznie 44 167 młodych adeptów siatkówki z naszego kraju. Zuzanna Szymańska wraz z Tolą Tobulską zajęły 11. miejsce w finale Mistrzostw Polski w Zabrzu.